Na pewno taka ulga, że mogłem strzelić bramkę dla takiego klubu, bo nie każdy ma okazję na co dzień, a ja taką okazję miałem i na pewno byłem bardzo zadowolony, że akurat trafiło na mnie. Wiem, że dużo przede mną, na pewno taki mecz przyjdzie, ale teraz nie przypominam sobie, żeby jakieś spotkanie było najważniejsze. Na pewno każdy mecz jest ważny w jakimś stopniu, ale takiego najważniejszego jeszcze nie miałem. Na pewno jest ich dwóch. Odzizia Ofoe i Mirosław Radowicz. Dlaczego? Na pewno to są zawodnicy, którzy dają jakość tej drużynie, którzy wyróżniają się swoimi umiejętnościami piłkarskimi, technicznymi. Pod każdym względem są bardzo dobrze przygotowani. No, Mirosław Radowicz sam jest legendą tego klubu, więc na pewno można zwrócić na niego szczególną uwagę, tak jak na Odzidze. Lionel Messi, bo chyba każdy młody dzieciak wybierał pomiędzy Ronaldo a Messim. Ja wybrałem Messiego i jemu kibicuję. Dlaczego? Jest podobnego wzrostu, tak samo lewa noga. Po prostu uwielbiam, jaką gra. Najlepszym kolegą w moim zespole jest na pewno Radosław Majecki. Akurat razem chodzimy do szkoły, razem spędzamy dużo czasu. Jesteśmy tego samego rocznika, ale też nie mam problemu z dogadaniem się z innymi osobami z drużyny. Miałem Tymutuszowa Puchacza z Lecha Poznań. Z nim się najbardziej trzymałem. Chociaż kluby ze sobą tak nie współpracują, to ja z nim miałem bardzo dobry kontakt. Nauczyłem się spokoju. W każdej sytuacji trzeba być spokojnym, trzeba zachować spokój, na chłodno wszystko przemyśleć i dopiero decydować. Jak najszybciej pójść do pierwszej drużyny, no bo to jest coś wspaniałego. Grać już dla tych kibiców, dla tego klubu. Ale też wiadomo, nie każdy zawodnik dobrze odbiera, jak najszybciej pójście do pierwszej drużyny. Życzę im na razie radości w tym, co robią, bo to też jest bardzo ważne. Na pewno zdobyć Mistrzostwo Polski. To będzie moje pierwsze w tej poważnej piłce. I to jest ten najważniejszy cel. Największe marzenie chyba zagrać z Legią w Lidze Mistrzów. Na pewno teraz Legia grała w Lidze Mistrzów, ale mi się nie udało zagrać, więc moim największym marzeniem jest zagrać z Legią w Lidze Mistrzów. Kibiców.